Dobry wieczór. Witam wszystkich udziałowców, inwestorów, gości, sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 8 grudnia 2012 roku. Tematem naszego webinaru będzie technologia, możliwości rozwoju i inwestowania. Kłania się Państwu speaker Janusz Tomczak, ambasador SWC, grupa swcpolska.team.pl. Spotykamy się, drodzy Państwo, przedostatni raz w roku pańskim 2022, bo zostało nam jeszcze jedno spotkanie za tydzień, czyli to będzie 15 bodajże grudzień i następnie będziemy się widzieć dopiero w styczniu przyszłego roku. Będziemy dzisiaj mówili na temat transportu strunowego. Firma nasza Skyward Community jest firmą, która pozyskuje inwestorów do inwestowania w technologię transportu strunowego. Ja się, drodzy Państwo, nazywam Janusz Tomczak, kilka słów o sobie. Rok 1992-2022, własna działalność gospodarcza 2002-2007. Studia wyższe, kierunek marketing i zarządzanie, specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast w roku 2018-2019 odbyłem szkolenie do ambasadorów SWC, które organizowała nasza firma. W tym szkoleniu brało udział 108 partnerów z 18 krajów, natomiast ukończyło ich 104. Z Polski brało udział 8 naszych partnerów Skyward Community. Natomiast ja jestem czynnym inwestorem najpierw Skyway, obecnie SWC, bo jesteśmy od przyszłego roku już w nowym brandzie. Także, drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim dlatego, że ten pan tutaj, ten szacowny pan na tym zdjęciu, którego tu Państwo widzicie, on jest twórcą technologii strunowej. Nazywa się Anatoli Junicki, jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 120 prac i 200 monografii, ponad 150 wynalazków w dziedzinie budownictwa, chemii, inżynierii, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Twórca systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, to będzie następny nasz kierunek, którym będziemy się zajmować w przeciągu najbliższych kilku lat. A także jest twórcą systemu projektów transportu infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998-2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki kończył szkołę i studia jako konstruktor silników do rakiet kosmicznych. I tam odbywał swoją pracę, staż i praktykę na Bajkonurze. To jest taki odpowiednik amerykańskiego NASA, który wtedy był w ówczesnym Związku Radzieckim. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektant UST, Junicki String Technologies INC. UST to jest nowy brand, drodzy Państwo, nowy. No, mamy go już od prawie roku, wprowadzamy go cały czas. Przedtem mieliśmy inną tą naszą nazwę, ale teraz wszystko się dzieje od nazwiska naszego założyciela panińskiego U, czyli od angielskiego J. UST Technologie Transportowo-Infrastrukturalne. Nasza filozofia to przede wszystkim transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zachowując ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie ziemi i zasobów minimalizujących szkody wyrządzone środowisku przez transport. My jesteśmy przede wszystkim, drodzy Państwo, nastawieni na ekologię i proekologię. I w tym kierunku firma pracuje. Nasze moce produkcyjne, moce UST, drodzy Państwo, jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy,
obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii USC, taki między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolija Niemieckiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST. Realizuje specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. Obecnie te zakłady znajdują się, drodzy Państwo, na terenie Białorusi. Mamy te zakłady w Mińsku, w stolicy tego państwa. I tam są również nasze biurowce z działami naszymi projektowymi. Ich jest ponad 80, zajmują się zarówno budową naszych pojazdów, tych tras strunowych, jak spalaniem śmieci. Potrzebne nam to jest między innymi do wykorzystywania OZE, czyli tej energii odnawialnej, bo nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii elektrycznej. To wszystko między innymi robią nasze działy projektowe. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu dwa zdania wyjaśnienia. My szkolimy tych swoich, proszę Państwa, inżynierów, projektantów, ten nasz cały dział techniczny. Tydzień temu przekazywałem Państwu taką informację, że nasza firma podpisała również umowę o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Technicznym, gdzie już jego absolwenci pracują u nas. Natomiast poprzez taką współpracę będziemy pozyskiwać sobie najzdolniejszą młodzież i konstruktorów, i inżynierów, którzy będą odbywać między innymi praktyki na naszym poligonie doświadczalnym w Marinachorce, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, byłem tam trzykrotnie. I drodzy Państwo, ci nasi specjaliści będą również wykonywali usługę posprzedażową, czyli jeżeli my wejdziemy już w projekty komercyjne, to 20% w tych kontraktach zawsze będzie przewidziane dla firmy. Po to, drodzy Państwo, żeby z tego firma mogła mieć dochody na rozwój, na wypłatę dywidend dla swoich inwestorów, drodzy Państwo, i na dalszy rozwój. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa centra testowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Szarży, to jest Emirat Szarża, i w Europie właśnie w Mińsku, na terenie Białorusi, w miejscowości Marinachorka. To jest około 70 km na południowy wschód od stolicy. Natomiast taką zbieżność tu wyszła, ciekawostka, że Emirat Szarży i Szarża, w którym mamy w tej chwili te nasze drugie centrum testowe, też jest 70 km, ale od Dubaju, drodzy Państwo. I te nasze ośrodki do certyfikacji, drodzy Państwo, mamy te dwa, które pod nazwą CIF, z standardacją, certyfikacją. One nam świadczą o innowacyjności naszych rozwiązań, infrastruktury UST, a także o tym, że możemy tutaj uzyskiwać te nasze certyfikaty TIF, w skład który wchodzą iPod, nawierzchnia torowa, strunowa, strike light, podpory kotwiące, podpory pośrednie i stacja obsługi pasażerów. Budowa projektów komercyjnych, więc nasza firma UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Drodzy Państwo, my tych kontraktów już mamy podpisanych w tej chwili, o których oficjalnie wiemy, 4. Zbliża się koniec roku, będą podsumowania.
Pan Junicki na pewno przekaże nam kolejne bardzo ciekawe informacje w tym względzie. I przez to, że braliśmy udział, drodzy Państwo, w tym Expo 2021, w roku 2021-2022, to było Expo 2020, to nasze centrum testowe w Szardzie odwiedziło ogromna ilość delegacji i przez to rozpropagowali ten nasz transport strunowy, jak również poszła bardzo duża informacja o transporcie strunowym na cały świat. I ten nasz transport dzielimy na dwa rodzaje transportu, transport pasażerski, jak również transport towarowy. Transport UST to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane od technologii UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do ruchu miejskiego i międzymiastowego. On jest właśnie postawiony na tych słupach. Drodzy Państwo, z tą naszą tutaj powierzchnią strunową i nasze pojazdy typu modułowego przemieszczają się z punktu A do punktu B. Nasz transport jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. O tym, co tu Państwu powiedziałem przed chwilą. Uzupełnieniem naszego transportu osobowego, pasażerskiego, ja nie lubię używać słowa osobowy, będę się tutaj starał mówić cały czas o pasażerskim, jest transport towarowy, który jest współintegralny z naszym transportem pasażerskim. I drodzy Państwo, tu mamy trzy rodzaje tego transportu. Jak widzicie na zdjęciach Unitransu 400, to jest ten taśmociąg do przemieszczania tych materiałów sypkich z placów budowy bezpośrednio albo z jakichś tam kopalń. Unikąd U41001 to jest w ogóle bardzo ciekawa historia tego pojazdu, ponieważ my jak zaczynaliśmy tutaj współpracę z transportem strunowym, to nie było tego pojazdu w ofercie. On został zrobiony w krótkim czasie, bo zaledwie 18 miesięcy, na wyraźne życzenie naszych partnerów właśnie z tych krajów arabskich. I to w zaledwie 18 miesięcy pan Junicki z grupą inżynierów opracował i w tej chwili już te pojazdy mają nawet już certyfikaty dopuszczenia do rynku. Dalej, następny pojazd Unitragu 431, to jest do przewozu materiałów płynnych i jakichś tam paczek, no i Unitragu 471 do przewozu materiałów sypkich i takich jakichś tam bloków kamiennych, tego typu rodzaju. Pojazdów osobowych mamy w tej chwili, drodzy Państwo, 7 z możliwością rozbudowy takiej modułowej od najmniejszego Unividu 4651 do najszybszego pojazdu, drodzy Państwo, Uniflasha U4362. Ja miałem okazję widzieć jeden i drugi w realu. Natomiast miałem okazję, drodzy Państwo, nawet tym Uflaszu U4362 siedzieć w środku i mieć okazję go, jak to mówią, dotknąć, powąchać, bo miałem okazję też jeździć tymi pojazdami, drodzy Państwo, ale jeździłem tym pojazdem, Unibusem U4210, dwukrotnie i w takiej wersji przedłużonej po tej dwumodułowej na Eskapadzie miałem też możliwość jechania w Marina Horce, to jest na Białorusi, podczas organizowanego ekofestiwalu. To jest takie miejsce, gdzie do roku 2019 były cyklicznie organizowane te festiwale, na którym była pokazywana nasza technologia, nasze pojazdy, osiągnięcia firmy dla inwestorów, gości, delegacji z całego świata. Drodzy Państwo, było to takie wydarzenie na otwartym powietrzu, gdzie zjeżdżało się, jak ja byłem w granicach, od 3 do 7 tysięcy zwiedzających, oglądających ten transport strunowy z całego świata. Najdalsze delegacje, które przybyły, to były z Nowej Zelandii, drodzy Państwo, i z Ameryki Południowej, z któregoś z tych krajów takich
nie pamiętam już dokładnie, ale bardzo, bardzo daleko. Oczywiście też był, tam jeden partner z RPA, także mieliśmy z tych krajów takich egzotycznych kilku tych partnerów takich na tych i delegacji na tych naszych ekofestiwalach. Ja będę teraz pokrótce, w kilku dosłownie zdaniach mówił o każdym z tych pojazdów, żebyście Państwo mieli świadomość, co my na dzień dzisiejszy oferujemy i mamy. Ten pojazd widziałem w realu w roku 2019, jak właśnie był testowany i pokazywany dla publiczności na ekofestiwalu. To jest Univid, on jest najmniejszym pojazdem. Jest to pojazd jednoszynowy, drodzy Państwo. On ma zastępować w przyszłości samochody osobowe. To ma być nasz taki prywatny transport. Ja nawet cenę pamiętam na tamten czas. Było to około $1000 za taki pojazd, więc to nie jest jakaś tam wygórowana cena. Przy takich kosztach będzie go stać na bardzo wiele ludzi na całym świecie. Ale teraz jego właściwości, więc prędkość do 150 km na godzinę. On może przewozić w wersji takiej dwuosobowej nawet 720 pasażerów w obie strony na godzinę. Tylko ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, żebyście to też wiedzieli, że jak mówimy o tym przewozie pasażerów w obie strony, to jest przy wybudowanej infrastrukturze i to musicie wiedzieć, że my mówimy zawsze o infrastrukturze już gotowej. Natomiast i te pojazdy mają jeszcze taką szczególną zaletę, że je można tak zwanie łączyć, czyli sprężać. Tak? Możemy tych pojazdów nawet zrobić 7 i wtedy ich możliwości przewozowe wzrastają, bo nawet w tym układzie do 3500 pasażerów w obie strony na godzinę. Kolejny pojazd Unibike, to jest pojazd, który, drodzy Państwo, był w 2016 roku pokazywany na takich targach branżowych InnoTrans w Berlinie. One się odbywają cyklicznie co 2 lata i tam są pokazywane właśnie pojazdy, sprzęty, które służą do kolejnictwa, budowy dróg, przede wszystkim związaną z tą infrastrukturą transportową. I ten pojazd, i plus tam jeszcze jeden z naszych pojazdów, o których będę mówić za chwilę, był pokazywany w roku 2016. My naprawdę żeśmy tam wtedy zrobili furorę, drodzy Państwo, na tych targach. Ale on ma jeszcze dodatkową zaletę, ten pojazd taką, że on ma wbudowany taką jednostkę sportowo-rekreacyjną, coś na zasadzie takiego rowerku treningowego. I możemy sobie w czasie jazdy po prostu używać tego, abyśmy sobie tam po drodze ćwiczyli. Ja pamiętam na jednym spotkaniu tutaj w Polsce, na konferencji w roku 2017 albo 2018 organizowanym w Krynicy bodajże. Był jeden z przedstawicieli wtedy zarządu firmy i opowiedział, że w przyszłości taka możliwość, jak będziemy w czasie drogi jechali sobie tam kręcili tym rowerkiem, to będziemy mogli sobie ukręcić trochę prądu na bilet. Więc to też jest taka w przyszłości sytuacja, że nie będziemy jeździć za darmo, tylko będziemy mogli sobie, drodzy Państwo, jeszcze przy okazji trochę tam tego grosza zaoszczędzić. Nie będziemy płacić, tylko zaoszczędzimy. Jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Ma jego możliwości są, że to jest dwuosobowy pojazd, natomiast pasażerski, natomiast ma też możliwość tego sprężenia, czyli dodajemy kolejne. Możemy ich mieć znowu 7 tutaj. I teraz w zależności wersji pojedynczej ich możliwości przewozowe są od 720 do 1400 pasażerów w obie strony na godzinę. Natomiast przy sprężeniu tych do 7 takich pojazdów, to ich możliwości nawet wzrastają do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. I to jest pojazd ten Unibus, o którym Państwu wcześniej mówiłem. Ja miałem okazję nim jechać 3 razy tym pojazdem w Marinachorce. Na półsztywnej, sztywnej i na takiej powierzchni torowej eskapadzie. On jest bardzo takim, drodzy Państwo, ciekawym pojazdem, bo on ma wbudowany jeszcze taki system multimedialny. Widzicie tutaj taki ekran, proszę się tutaj przyjrzeć. Tam cały czas lecą informacje na bieżąco o sytuacji, jaka jest na drodze, jaka jest w tej chwili podczas jazdy, jakieś tam wiadomości. No wyglądało to wszystko bardzo tak fajnie medialnie, ale przy okazji tak pokazywało, że jesteśmy już tą technologią wyższą, drodzy Państwo.
Unibus może być używany jako pojazd pojedynczy i on ma różną konfigurację od 10 do 80 pasażerów, bo można ten pojazd rozbudowywać. Możemy go w takiej formie od 10 do 80 pasażerów, czyli w tych formach pojedynczych i lekko rozbudowanej modułowej przewozi od 2,5 tysiąca do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w Obiestrowie. Natomiast jeżeli go sprężymy, bo też takie możliwości są, możemy to zrobić od 3 do 7 takich pojazdów, to jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony przy prędkości do 150 km na godzinę. My, drodzy Państwo, mówimy tutaj o tym, że my jeździmy w centrach miast, metropolii zatłoczonych, zakorkowanych, a nasze pojazdy na drugim poziomie śmigają sobie z prędkością 150 km na godzinę. I pojazd Unicar, który jest takim pojazdem dosyć też ciekawym, on ma zastępować w przyszłości te pojazdy typu takiego wielogabarytowego, takie te przegubowce tam, czy wiecie, mam na myśli tutaj autobusy czy tramwaje takie przegubowe. Jego pojemność pasażerska w takiej formie pojedynczej, bo takie też są, drodzy Państwo, to jest około 6 pasażerów. Natomiast jeżeli w takiej konfiguracji przewozimy, to mamy te możliwości do 1500 osób na godzinę pasażerów. Natomiast jeżeli go sprężymy, bo też taką możliwość mamy, to możemy nawet 7 takich pojazdów ze sobą połączyć i wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 7000. I pojazd według mnie najciekawszy, ale to jest moje zdanie prywatne, Uniflash, no drodzy Państwo, to jest cud techniki, muszę Państwu powiedzieć, bo to jest pojazd, który będzie konkurencją dla transportu samolotowego. Z tym, że my będziemy się poruszać parę metrów nad gruntem, czy tam kilkanaście metrów. Jego właściwości są takie, że on może jechać z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Natomiast on ma dosyć ciekawą tutaj, drodzy Państwo, jeszcze taką swoją właściwość, że on jest bardzo opływowy. Nie ma tego przyziemia tak zwanego, wiecie, tutaj mi chodzi, że tutaj nie mamy gruntu i nie ma tego tarcia, jak jest na zwykłych kołach. I przez to, przez swój kształt opływowy i tą sylwetkę, jaką ma dopracowaną przez naszych tam inżynierów, to uzyskali oni wprost niewiarygodny współczynnik oporu powietrza, bo on jest na poziomie 0,06. Z czym to się wiąże? To się wiąże przede wszystkim, drodzy Państwo, z ilością spalanego paliwa albo energii. Bo pojazdy, które są w tej chwili typu formuły pierwszej, bolidy, one mają ten opór powietrza, wskaźnik na poziomie 0,2, a my mamy na poziomie 0,06. I to jest absolutnie niemożliwe, żeby takie współczynniki uzyskały pojazdy tradycyjne, ponieważ tarcie między kołami a gruntem, czy tam asfaltem, jest takie, że tych wskaźników on już po prostu nie przeskoczy. Może on być zrobiony w wersji 6 osób, pasażerskich, sześciuosobowych, 6 pasażerów. Ja w takim pojeździe siedziałem, mam zrobioną dokumentację fotograficzną z tego. Ten pojazd również był wystawiany na targach InnoTrans w roku 2018. Zrobił furorę tam, drodzy Państwo. W tej chwili jego model jest w naszym centrum testowym w Szardży, gdzie oglądają go i mają okazję poznać jego właściwości delegacje z całego świata. Może jechać z prędkością do 600 km na godzinę i może być również rozbudowany do takiego modułu, że może w tych pasażerów być nawet 46. Jego możliwości przewozowe nawet 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. I tyle o pojazdach tych pasażerskich. Teraz przejdziemy do pojazdów towarowych. Jest to, uważam, bardzo ważna gałąź naszego biznesu, bo tutaj te pojazdy, drodzy Państwo, będą miały ogromne zastosowanie na świecie, wielkie wykorzystanie i wielkie zapotrzebowanie jest na nie. Unitrak to jest pojazd, który jest zawieszony albo dwuszynowo, albo czteroszynowo, w zależności od swoich obciążeń, ale ja chcę Państwu jeszcze jedną rzecz tutaj podkreślić. Każdy z tych naszych pojazdów to jest pojazdem niezależnym.
To nie jest jakiś tam wagonik, który jest po prostu ciągnięty, tylko to jest pojazd niezależny. I teraz przy wybudowanej infrastrukturze te pojazdy mogą nawet dojeżdżać do 10 tysięcy kilometrów z punktu A do punktu B. Jadą z prędkością 150 km na godzinę. To jest odpowiednik pojazdów towarowych, czyli ja mówię o całych tych busach, ciężarówkach, jak również zaraz dojdziemy do transportu tego kontenerowego. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten pojazd jest zaprogramowany i przykładowo jedzie z Moskwy tam powiedzmy do Gibraltaru, bo taką trasę ma. I 24 godziny na dobę, bez kierowców, drodzy Państwo, w pełnym bezpieczeństwie, to wszystko jest pozabezpieczane. Może on jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Pojazd towarowy. Wyobraźcie sobie, pojazd towarowy 150 km na godzinę. Jego możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie. Może przewozić materiały płynne, niebezpieczne, nawet materiały rozszczepialne i towary typu takie zapakowane jak paczki, to jak taki paczkomat. I pojazd ten szczególny, o którym tu Państwu już wspominałem, Unikąd, to jest naprawdę pojazd, jak my żeśmy zaczynali współpracę tutaj z transportem sunowym, jego w ogóle nie było w planach, my o nim żeśmy nawet nie myśleli, może Pan Junicki miał je w planach kiedyś coś takiego, natomiast jeszcze go w ofercie nie było. 18 miesięcy od pomysłu do realizacji, on w tej chwili już jest po testach certyfikacji, już uzyskał dopuszczenie do ruchu. Jego możliwości przewozowe, drodzy Państwo, 5 milionów ton, 120 km na godzinę. I teraz sobie wyobraźcie, że te pojazdy jadą jeden za drugim z taką prędkością i weźcie dzisiaj sobie ruch ten towarowy, który przewożą kontenery, te tak zwane tiry. To jest absolutnie coś niebywałego ten pojazd, ponieważ tak, raz, że tu nie zaśmiecamy tego środowiska, nie ma tego smrodu z tych spalania tych silników, i prędkość i mobilność tych pojazdów jest po prostu wszechstronna. Pamiętacie Państwo może tę sytuację, która się wydarzyła w kanale Sueskim w ubiegłym roku, że jeden z tych kontenerowców stanął w poprzek. Cały ruch został zablokowany. I pamiętam, jaka była szybka reakcja firmy naszej, gdzie pan Unicki zaproponował, że jak kanał Suezki, to jest coś takiego, powiedzmy tutaj, drodzy Państwo, tak? Miałem okazję tam jechać wzdłuż tego kanału, jak byłem w czasach w Egipcie. I ten pojazd jakoś tak stanął, powiedzmy, gdzieś tutaj. Nie, to nieważne, czy on na połowie, czy na początku, w każdym razie zablokował, bo ruch na kanale Suezkim wygląda w ten sposób, że 12 godzin pojazdy jadą w jedną stronę, i następne 12 godzin jadą w drugą stronę. To wszystko czeka na kotwicy, żeby ten ruch był płynny. I to zablokowanie spowodowało ogromne straty, zarówno finansowe, opóźnienia w tych dostawach. A pan Unicki wymyślił, drodzy Państwo, że wzdłuż kanału Suezkiego pobuduje nasze trasy. I my możemy wtedy 24 godziny na dobę, proszę Państwa, wozić. I to jest tylko kwestia, jak inwestorzy pod to podejdą. Więc zobaczcie, jaki tutaj jest ogromny potencjał. No i Unitrans to jest rozwiązanie takie, przede wszystkim ono ma być optymalne do takich prac na terenach górniczych, przy rozładunku i załadunku w terminalach, w portach. Ten nasz taśmociąg jest współintegralny z tymi pojazdami otwartymi, których Państwu tam pokazywałem wcześniej. I one, miałem okazję widzieć tą taką testową linię w Marinachorce. I to było naprawdę bardzo fajnie pokazane, łącznie z tym, drodzy Państwo, zakrętem, jak to wygląda. Także ja widziałem to na żywo. Kilku jeszcze z naszych inwestorów z Polski też to widziało i ma to oczywiście też już pełną certyfikację. No i system morski, genialne rozwiązanie, gdzie budujemy bez konieczności budowania portu, wychodzimy z takimi platformami, widzicie Państwo na morzu, w głąb mórz i oceanów, 50 km, nawet do głębokości 25 metrów możemy takie platformy robić.
bez konieczności budowania doków portowych i tak dalej. No to rozwiązanie szczególnie podoba się naszym, drodzy Państwo, partnerom z Indii, ponieważ oni tam mają problem, że Indie to jest taki półwysep, gdzie mają dwa porty, jeden po drugiej, drugi z drugiej strony i te możliwości transportowe są takie, że no trzeba po prostu dojechać z jednej i z drugiej strony. Natomiast my możemy wybudować im szybko, tanio, kilka czy nawet kilkanaście takich linii, które mogą ten problem rozładować. I miasta linearne, projekt, na który pan Junicki w roku 1998 i 2002 dostał granty z ONZ. One są, to są tak zwane miasta państwa, tak jak kiedyś było to miasta polis, te greckie, można to przyrównać, możemy je budować na, zarówno w trudnych terenach, jak na terenach morskich, bagnach, gdzie tylko wyobraźnia nas nie poniesie, ponieważ to są takie obiekty i z taką infrastrukturą wybudowaną, że one są samowystarczalne. I oczywiście integralną częścią tego wszystkiego jest nasz transport strunowy, drodzy Państwo, który będzie dostarczał pasażerów i wszelkie inne transporty towarowe i usługowe. I między innymi przez ten projekt tych miast linearnych my żeśmy się dostali na rynek arabski, drodzy Państwo, ponieważ jeden z naszych pomysłów i projektów, które żeśmy tam przedstawiali tym naszym arabskim inwestorom, było to, że postaramy się im zazielenić pustynne tereny. A wydarzy się to dlatego, że mamy jeden dział, który zajmuje się produkcją humusu, czyli tej ziemi urodzajnej. Ale teraz wracamy do, proszę Państwa, rzeczy, która jest podstawą naszego transportu, czyli mamy tutaj przekrój naszej struny, przekrój. Bez względu w jakiej ona będzie konfiguracji, czy w półsztywnej, lekkiej, czy tak zwanej eskapadzie kratownicy, zawsze będzie oparta na tym samym schemacie, czyli zamknięty korpus, wewnątrz pręty stalowe, naciągnięte, zespawane sobą, to jest monolit, otulone specjalnym betonem, który jest opatentowany, który może pracować w bardzo skrajnych temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Drodzy Państwo, i jego zadanie tego betonu to jest przede wszystkim ochrona tych strun. A miejcie świadomość, że my jak będziemy budować nasze trasy, to z gwarancją na 100 lat, więc to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Każdy z tych elementów tej naszej struny ma na wierzchu taką nakładkę stalową, po której toczą się stalowe koła naszych pojazdów. To jest też łącznik taki elektryczny napięcia z naszymi pojazdami. No i te rodzaje strun, tak jak mówiłem Państwu, szynowa czy eskapada, kratownica. Widzicie też tutaj ten element tych strun, proszę sobie zobaczyć. Macie półsztywną, ona jest przyrównywana do tak zwanych mostów zawieszanych i lekka, po której jeżdżą te lżejsze pojazdy. Oczywiście one są wszystkie ze sobą kompatybilne, natomiast po kratownicy będą poruszać się przede wszystkim pojazdy kontenerowe, drodzy Państwo, i te pojazdy z prędkością 600 km na godzinę. Pozostałe po naszych już tutaj tych strunach, które Państwo widzicie. Nasza zdolność przewozowa. Jest taki system automat people mover, który mówi o tym, żeby ten transport i odległość między pojazdami była bezpieczna. I w przypadku transportu strunowego to jest odległość albo 50 metrów, albo odległość w czasie 2 sekundy. To po co to jest pokazane, drodzy Państwo? Po to, że jeżeli będzie natężenie ruchu, na przykład w takich godzinach porannych, gdzie większość pasażerów idzie do pracy, do szkoły, to ten ruch będzie bardziej potrzebny, bo ponieważ to wszystko będzie sterowane bezpośrednio z tych naszych baz, to będzie możliwość, żebyśmy tego transportu dokładali więcej w zależności od ilości przewożonych pasażerów. Natomiast w godzinach południowych, gdy to natężenie będzie mniejsze, to po prostu można to ograniczyć, a przez to też będą przez to oszczędności. To ma być wszystko optymalne. Budowa układu napędowego, proszę Państwa, dwa słowa o naszym silniku. Silnik tutaj jest elementem
zarówno napędzającym, nasze napędy to są napęd elektryczny, źródło zasilania to jest elektryczne, koła służą zarówno do napędu, jak i do hamowania. I dwa słowa o tym wspominam i będę zawsze Wam o tym mówił, o naszych akumulatorach, bo to jest rewelacyjna informacja, ponieważ w marcu tego roku udało się inżynierom i panu Junickiemu osiągnąć cyk naładowania naszych akumulatorów do 5000. Najlepsze produkowane auta w tej chwili elektryczne, jego cykl to jest 1000. Ja mówię tutaj o pojazdach typu Tesla. Czyli nasze akumulatory mają pięciokrotnie wyższą żywotność, ale pan Junicki przekazał informację, że nie będzie ta technologia sprzedana do transportów drogowych, do samochodowych. To będzie tylko i wyłącznie w naszych pojazdach. Więc to jest bardzo dobra informacja do nas jako do inwestorów. No i inteligentny system sterowania. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, o komunikowanie się pojazdu z pojazdami, o komunikowanie się bazy z całą tą infrastrukturą. I drodzy Państwo, oparta jest na sieciach neuronowych, inteligencji cyfrowej, zbiór big data i blockchainem. Ja z tego wszystkiego muszę Państwu powiedzieć szczerze, największą orientację mam na temat blockchainu, bo otarłem się w swoim życiu i myślę, że wielu z Was już o kryptowaluty, które są na tym systemie zrobione, więc jeżeli jest blockchain, to na tę chwilę nie ma możliwości ingerencji osób trzecich w tą sieć. Inteligentny system sterowania, on służy do zarządzania ruchem. Następny pokładowy inteligentny system sterowania, to jest zautomatyzowany system przeznaczony do sterowania wyposażeniem pojazdów w czasie jazdy i wewnątrz, i system bezpieczeństwa i komunikacji, to jest ta wewnętrzna sieć transportowa, która służy do komunikacji z bazą. Tak w skrócie mogę powiedzieć, bo to są naprawdę już sprawy wysokotechniczne. Natomiast mamy jeszcze taki element jak bezpieczeństwo systemu transportowego. Tu chodzi o taki technogenny charakter działania tradycyjnych środków transportu, które powodują, drodzy Państwo, duże szkody zarówno w wodach gruntowych, powierzchniowych, w siedliskach naturalnych, imigracyjnych, zarówno zwierząt, jak i ptaków. Mamy również problem w tradycyjnym transporcie, jeżeli mówimy o wykorzystaniu i wycofaniu z użytku setek tysięcy hektarów gruntów, które mogą służyć zarówno dla gospodarstw rolnych, jak i dla rekreacji. A także chodzi tutaj o hałas, o wibracje i emisje elektromagnetyczne. My te, drodzy Państwo, problemy mamy w bardzo zminimalizowanym stopniu. Tak nasz transport jest odbierany. Za chwilę Wam to udowodnię, że jesteśmy najbezpieczniejszym i najlepszym transportem. Ale jeszcze taka uwaga, ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie, drodzy Państwo, nie mamy tych możliwości, że te pojazdy mają możliwość spotykania się, zwykłe pojazdy na skrzyżowaniach, więc nie ma możliwości tych kolizji drogowych. I przez to ten nasz transport jest na najwyższym standardzie bezpieczeństwa właśnie, dlatego że jest wyniesiony na drugi poziom. A tradycyjny transport przynosi bardzo dużo szkód, ginie na nich 1,5 miliona ludzi rocznie, nie licząc już milionów ludzi, którzy zostają później niepełnosprawnymi. I według transportu, opinia o transporcie strunowym, drodzy Państwo, według takiego ISO 2394, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., UST został określony najbezpieczniejszym systemem transportu ze względu na wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Chodzi o to, że, drodzy Państwo, nasze wagoniki są zrobione w produkcji takiej próżniowej i one mają naprawdę taką moc, że nawet wybuch granatu takiego ręcznego nie robi tam wielkich szkód. Usytuowane są nad ziemią, co zwiększa bezpieczeństwo o kolejne 100 razy. My nie mamy skrzyżowań, więc to kolejne 10 razy. I to, że, drodzy Państwo, jesteśmy umieszczeni nad poziomem, na tym drugim poziomie, powoduje też, że my nie mamy możliwości konfliktu i kolizji z ruchem pieszym i samochodowym. Także w tych standardach jesteśmy najwyżej.
I teraz według Akademii Rosyjskiej Nauk technologia transportowa została uznana, że jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w stosunku i w porównaniu do znanych i obiecujących systemów transportowych, czyli transport kolejowy, jednoszynowy, drogowy, kolej magnetyczna, a nawet kolej, nawet transport morski. Koszty eksploatacji, zanieczyszczenie środowiska, wypadkowe, to są takie dane, które chcę tu Państwu powiedzieć, żebyście mieli też to na uwadze, że jeżeli chodzi o budowę 1 kilometra dróg strunowych, w zależności od wykorzystanej technologii, ona się kształtuje od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący, natomiast stopa zwrotu jest na poziomie 8 lat przy wybudowanej infrastrukturze. Natomiast metro skrajnie 100-140 milionów za kilometr bieżący i stopa zwrotu nawet lat 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to tutaj jesteśmy pionierami. My, drodzy Państwo, nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, ponieważ i gruntu, ponieważ nasze te słupy są, te wieże są robione na słupach, czyli potrzebujemy mało tego gruntu, nie ingerujemy w to środowisko naturalne, wykorzystujemy napęd do naszych pojazdów z odnawialnych źródeł energii, czyli ze słońca, wody, wiatru i ze spalania śmieci. Tym się też zajmują nasze działy produkcyjne. Projektowe. Natomiast jeżeli chodzi o skalę wypadkowości, to tutaj jesteśmy liderami. Ten drugi poziom powoduje to, że nie ma tych skrzyżowań, nie ma tych kolizji z ruchem pieszym, samochodowym i my tutaj mamy tylko jednego konkurenta, metro, które jest pod ziemią i po prostu też te warunki spełnia, co my oni na dole, co my na górze. Kilka słów o naszych ośrodkach. Rok 2019. Nie mamy wcześniejszych zdjęć, no. Tak dostajemy od firmy, tak mamy. Tu jest 5 tras, teraz są dobudowane jeszcze 2, drodzy Państwo. Widziałem ten teren, jest już bardzo dobrze zagospodarowany, w zieleni, w kostce. Za chwilę powiem tutaj o tych drzewach, sadach. To jest teren po byłym poligonie takich wozów opancerzonych i czołgowych. Dostaliśmy go w roku 2015 od prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki, który jest również obecnie prezydentem. To jest nawet, tak to wygląda dobrze, drodzy Państwo, że na dzień dzisiejszy jest to atrakcja turystyczna na Białorusi. Proszę zobaczyć, tu jest filozofia naszej firmy, czyli tak, transport strunowy na górnym poziomie, widzicie tu Państwo, tak na dole rosną drzewa, krzewy, zieleń i tak to ma być. My mamy nie zabierać terenów pod uprawy rolnicze czy rekreacyjne, natomiast transport wyprowadzony na drugi poziom jest bezpieczny i ekonomiczny, drodzy Państwo. Tu widzicie to zdjęcie z realu, ten pojazd Uniwid, który ja widziałem w roku 2019, jak on sobie tutaj fajnie śmigał. No i sposób wykorzystania w przyszłości naszych stacji dokujących, czyli tak zwanych przystanków, bo to jest też miejsce, gdzie sprężona jest nasza technologia, bo my mamy rozstaw słupów od 50 do 250 metrów, natomiast sprężenie konstrukcji może być nawet na odległość do 5 kilometrów i między innymi tym sprężeniem takie zadanie będą miały te nasze przystanki. Na dole można wykorzystać je do takiej działalności komercyjnej, jak i sklepy, usługi, natomiast na górnym poziomie mamy miejsce, gdzie pasażerowie wsiadają i wysiadają, natomiast na górnym poziomie mamy taki taras widokowy, widzicie Państwo, tutaj można na dolnym poziomie na przykład jechać kontenery, a na górnym te nasze pojazdy, te, które jeżdżą prędkością 600 km na godzinę. No i nasze miejsce, gdzie w tej chwili mocno pracujemy, to jest Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest jeden z Emiratów Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam dzięki Emirowi Szardży dostaliśmy się do tak zwanego Centrum Innowacyjnego, to jest taki zespół, gdzie, drodzy Państwo, są budowane i pokazywane najnowsze technologie z dziedziny transportu, inżynierii, komputerów, jak również produkcji żywności. I tam pod egidą czy auspicjami Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych budowana jest taka, tak można to powiedzieć, druga krzemowa dolina. I my między innymi z transportem strunowym i z tym naszym ekodomem, który jest takim przedsionkiem tych miast linearnych, pokazujemy, jak ta technologia może być. Mamy w tej chwili już tam 2 trasy wybudowane, trzecia za chwilę będzie oddana, mamy certyfikowane już też tam pojazdy te tropikalne i mamy certyfikowany już pojazd ten kontenerowy, także
To miejsce było również i jest odwiedzane, drodzy Państwo, przez wszelkie delegacje, które przyjeżdżają do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i między innymi przez to, że byliśmy tam na targach tych Expo 2020 przez pół roku dojeżdżały do nas delegacje z kilkunastu, kilkudziesięciu krajów na poziomie rządowym, lokalnym, drodzy Państwo, i byli tam i książęta, i monarchowie, i nawet kosmonauci. Także ten ośrodek jest po to, żeby tą technologię pokazywać, jak ona będzie wyglądała w tej strefie tropikalnej, a także stamtąd naprawdę wyjdzie tutaj bardzo dużo kontraktów, które podpisujemy dla naszych przyszłych inwestorów. I tyle o transporcie strunowym. Podsumujemy go w kilku zdaniach. Innowacyjny, jedyny na takim świecie. Tu nie można go do niczego przyrównać. To nie są żadne kolejki linowe, bo nasz transport jest każdy niezależny. Natomiast taka kolejka linowa, którą tam nieraz wam przyrównują, te wagoniki, to one się diametralnie różnią tym, że one każdy mają transport zewnętrzny. A u nas każdy transport jest w każdym naszym pojeździe jest indywidualny. Nadziemny. Od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy pasażerskie do 600 km, od 150 do 600 km na godzinę, a na pojazdy towarowe nawet do 150 km na godzinę. Bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji i później w użytkowaniu, łatwo integralny z nowym środowiskiem, jak również implementowany do starego budownictwa i przyjazne środowisko, nie potrzebujemy dużych tych połaci ziemi na nasze supy, nie musimy zabierać tej ziemi rolnej, wykorzystujemy energię odnawialną do napędu naszych pojazdów. I to jest, reasumujemy w tej chwili pojazdy, transport strunowy. Natomiast proszę Państwa, my się zajmujemy pozyskiwaniem funduszy na rozwój naszej technologii. I każdy, kto tutaj się chce do naszej firmy zapisać, może to zrobić bezpłatnie. Natomiast, żeby zostać takim stuprocentowym udziałowcem, należałoby poczynić pewną inwestycję w zależności od zasobności portfela. My jesteśmy w tej chwili w etapie 14, trzecim podetapie. Ja zaraz wytłumaczę, o co to chodzi. Cały nasz projekt, pomysł technologii strunowej zaczął się ponad 40 lat temu, to wymyślił pan Junicki. Natomiast w tej formie, co jesteśmy dzisiaj, zaczął się w roku 2015. My mamy rok 2022, za chwilę przejdziemy dalej na rok 2023. Cały ten etap składa się z 15 etapów. Tam widzimy inżynieria, budowa, demonstracja, realizacja, implementacja, etc. My jesteśmy w 14 etapie, trzecim podetapie. Drodzy Państwo, to już jest ostatni etapów, bo później etap 15 to już jest etap finalny, w którym to już będziemy wychodzili z naszą technologią na rynki zewnętrzne, będziemy mieć wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną, certyfikowaną, odebraną przynajmniej jedną dywidendę od udziałowców i wtedy możemy tą naszą technologię sprzedawać na cały świat. Także czasu jest jeszcze troszeczkę, nie za wiele, bo wszystko jest uzależnione od finansowania, ale jak będą wchodziły teraz kontrakty komercyjne, to przede wszystkim one wchodzą z finansowaniem, drodzy Państwo, więc jeżeli chcecie tutaj jeszcze zaistnieć albo przekazać te informacje swoim rodzinom, partnerom, to czasu jest, uważam, niewiele, a każda jedna akcja ma swoje zalety, ja zaraz o nich powiem. Możemy te nasze inwestycje w transport strunowy zrobić na zasadzie zakupu pakietów, które firma oferuje. I tu jest ważna sprawa, bo tu są dwa elementy. Jest ilość tych udziałów, jak również dyskonto. Widzicie tutaj Państwo w takim pakiecie Innotrans, on był zrobiony na te targi Innotrans w Berlinie. On jest dla takich dynamicznych inwestorów, że każdy zakup kolejne $1000, to wzrasta ilość udziałów i dyskonto. A dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. I my mamy zapisane w memorandum firmy, to Mariusz Duczmański tam już kilka razy pokazywał, że wartość naszych udziałów po wejściu na rynki zewnętrzne, czyli ja mówię o tych giełdach, będzie warta minimum $1, drodzy Państwo. Czyli jeżeli my mamy tutaj za $1000
27 tysięcy, mnożymy to przez 1S, no to nam wychodzi 27 tysięcy dolarów. To jest bardzo, bardzo dobra stopa zwrotu. Mamy pakiety na raty. Oczywiście musimy zrobić przelew, żeby te raty zrobić, bo nie ma jak, że wkładamy gotówkę do kieszeni i kupujemy. Kupujemy to wszystko przez firmę. Mamy pakiety, mówiłem, na raty, mamy pakiety dla większych inwestorów, mniejszych, ale też takie są specjalne dla naszych dzieci i młodzieży. I tutaj, jeżeli byście Państwo chcieli swoim dzieciom, wnukom, czy jakimś swoim podopiecznym zasponsorować taki zakup tych akcji, to musicie wiedzieć, że w przypadku maluszka kupujecie go na siebie, natomiast musicie dołożyć tutaj metrykę dziecka urodzenia. On po uzyskaniu pełnoletności i po przeprowadzeniu tej całej procedury, tej dokumentacyjnej, papierowej tak zwanej, uzyskuje wtedy te wszystkie udziały na siebie. Ja to zrobiłem niedawno swojej chrześnicy, więc też wziąłem ten pakiet, kupiłem na siebie i dołączyłem metrykę urodzenia tego dziecka. Dalej, mamy też pakiety dla takich bardzo dużych inwestorów i tutaj już są za gotowe, drodzy Państwo, proszę zobaczyć. Dyskonto 50, najwyższe w tej firmie 7,5 miliona udziału, bardzo ładnie i cena 150 tysięcy dolarów. Ja Wam życzę, żebyście takie zakupy robili albo pozyskali takich partnerów, o czym powiem za chwilę. I pakiety na raty, ale również wysokie i te mniejsze. Czyli na raty mamy taki program ratalny od 5 tysięcy do 50 tysięcy. Tu też jest to dyskonto bardzo przyzwoite. I tych udziałów widzicie tutaj w przypadku takiego pakietu za 50 tysięcy dolarów. Mamy ich 2 miliony 150. Wtedy się płaci 5 miesięcy po 10 tysięcy dolarów ratę. Tu nie ma, drodzy Państwo, żadnego tam, że się spóźnicie dzień czy dwa, żeby wam to procenty naliczali. Nie, nie. To są wszystko równe raty. Mamy po prostu zmieścić się w terminie i płacić je regularnie. I następny sposób, takie najbardziej popularne, to są od startu za 250 dolarów do biznes za 2000 dolarów. I my na tych naszych udziałach, drodzy Państwo, będziecie mieć możliwość skorzystania z tego w kilku takich wariantach. Pierwsze, że kupiliśmy i czekamy na przykład na wejście na giełdy zewnętrzne i sprzedajemy, otrzymujemy za to pieniądze, płacimy oczywiście podatki i mamy z tego bardzo przyzwoitą stopę zwrotu. Druga, kupujemy, drodzy Państwo, czekamy, ale na co? Na to, żeby na przykład odebrać dywidendę, bo 20%, o tym co mówiłem Państwu wcześniej, w każdej z tych inwestycji będzie po to, żeby między innymi, jak firma wypracuje zysk, abyśmy z tego otrzymali dywidendę. No i trzeci element, kupujemy i sobie zostawiamy te pakiety, te udziały, drodzy Państwo, i trzymamy sobie na jesień życia, na emeryturę. W międzyczasie będziemy pobierać sobie dywidendę, a nasza wartość naszych udziałów rośnie. I tutaj gorąco do tego zachęcam, żebyście mieli takie możliwości, to robili. I taki dla naszych partnerów, bo jak my pracujemy w marketingu, nie masz czasu, nie masz pieniędzy, a masz czas, to albo jedno i drugie, drodzy Państwo, to partnerzy, którzy mają możliwości pozyskania udziałowców do naszej firmy ze swojego linku polecającego, wprowadzają taką osobę do firmy, dostają 15% tak zwanej prowizji, ono wchodzi na konto bonusowe i wtedy później z tego konta możecie sobie zakupić własne udziały albo te pieniądze wykorzystać. To konto bonusowe ma nawet takie wyższe dyskonto, a to jest właśnie podjęte za pracę. I jeżeli nie mamy chęci płacenia dużych pieniędzy albo czekania na raty, proszę płacić to w ratach, to możemy również zacząć tutaj nawet inwestycje od 50 dolarów. Widzicie Państwo, w pakiet uzyskamy tam 750 udziałów, aż do 150 tysięcy, 7,5 miliona udziałów i to wszystko jest za gotówkę. To jest ważne, bo jeżeli wejdziemy później w te, proszę Państwa, te projekty komercyjne, to będzie możliwość uczestniczyć w takim projekcie, w każdych tych 20%, ale to tylko ci partnerzy, którzy się załapią w tym projekcie 1.15. Później taka możliwość będzie tylko dla wybrańców, a Wy tymi wybrańcami jesteście.
I teraz krótko o wiadomości i pytania. Zostało mi 4 minuty, no trzeba naprawdę błyskawicznie to robić. Przedstawiono koncepcję transportu w przyszłości w Moskwie. O co to chodzi? Na wystawie Muzeum w Moskwie, transportu w Moskwie zademonstrowano możliwość organizacji systemów transportowych, tzw. Moskwa City i innych metropoliach o dużym natężeniu ruchu. Wśród podobnych tras miejskich. I ta obwodnica ma być obwodnicą trzecią transportową przez most do Ormogołowskiego i tunel do Mogołowskiego. Ta wizualizacja, drodzy Państwo, przedstawia tą możliwość, jak ta Moskwa już się tam rozbuduje. I według tych wszystkich obliczeń komputerowych i analityków wyszło im, drodzy Państwo, że nasz transport strunowy jest najbardziej optymalny dla takich rozwiązań, bo on potrzebuje właśnie mało zasobów ziemi, nie potrzebuje dużo materiałów, jest dużo tańszą technologią do budowy, jak te obecnie stosowane możliwości, czyli metro, drogi, etc. Widzicie, tak może w przyszłości wyglądać nasza obwodnica. Ja o niej już słyszałem w roku 2018, jak oni mówili, że takie ma być takie koło wokół Moskwy i poprzez nasz transport będzie tam doprowadzone do nasz transport strunowy, bo to się szybko przemieszcza, będzie dowoził w tej obwodnicy pasażerów, natomiast to będzie połączone z infrastrukturą jeszcze metra i, drodzy Państwo, transportu tego publicznego. I pozostało nam 10 dni do końca superfinału SWC Champions League. To jest dla takich naszych udziałowców, drodzy Państwo, którzy mają możliwość za swoją pracę marketingową za pierwszą miejsce wygrać nawet 1 000 000 udziałów. Na to zostało 10 dni, to będzie wszystko ogłoszone już na koniec tego roku, czyli na 22. I trzecia sprawa, ci Państwo, którzy macie kupony z tą możliwością tego pomnożenia tego swojego zakupu, macie taką możliwość przedłużoną do 15 grudnia, ponieważ 1 grudnia to się miało skończyć, ale ze względu na kłopoty techniczne przedłużyli to jeszcze o 2 tygodnie. Mamy dosłownie 2 minuty, jeżeli macie pytania, proszę zadawać, ja będę je starał się odpowiedzieć. Na razie dziękuję za uwagę. Będę za tydzień, postaram się troszeczkę skrócić, żebyśmy mieli tam trochę czasu na dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo, zapraszam za tydzień. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.